Jest coś takiego w slasherach, co moim zdaniem sprawia, że ten gatunek nigdy na dobre nie zniknie. To chyba ta prostota całej koncepcji, gdzie mamy grupę ludzi po kolei eliminowaną przez tajemniczego mordercę w nader efektowny sposób. No bo przecież to może być podstawa do tak wielu koncepcji i styli, że można by nakręcić setki filmów opartych o tę formułę i w teorii nigdy nie będziemy mieli poczucia, że oglądamy cały czas to samo. Oczywiście wkraczamy wtedy w rejony rozważań, czy w takim razie pierwszy Terminator to slasher, albo Alien, albo czy początek gatunkowi dało Black Christmas, czy może Texas Chainsaw Massacre, a może Psychoza. To raczej nie czas i miejsce na takie teoretyzowanie, ale nawet jeśli weźmiemy pod uwagę tylko filmy, które konsekwentnie odhaczają wszelkie możliwe elementy charakterystyczne gatunku, to i tak wyjdzie nam, że slashery przez całe lata swojej egzystencji przechodziły przez przynajmniej kilka bardzo wyraźnych faz. Od naturalistycznych, małych, tanich, niezależnych thrillerów, przez eksploatowanie rynku kolejnymi sequelami, tak bardzo, że każdy kolejny robił się coraz bardziej absurdalny, przez nową falę w latach 90., przez falę remake'ów klasyków, aż po współczesne podejście, zakładające głównie dekonstruowanie skostniałej już mocno konwencji. I kiedy wydawałoby się, że slashery, które swoją drogą do powszechnej świadomości przedarły się m.in. dzięki Halloween Johna Carpentera, dzisiaj, no współcześnie, nie mogą być traktowane poważnie, nie po Jasonie X, nie po pojedynku Michaela Myersa z Bustą Rhymesem, nie po czterech częściach Hatcheta, czterech częściach Krzyku, to pojawia się nagle na horyzoncie Halloween. To nowe. I to nie reboot czy remake, a sequel, po latach, do pierwszego filmu. I ten film, traktujący się całkiem serio, zarabia 80 milionów dolarów w weekend otwarcia w USA. Co się stało? Czyżbyśmy naprawdę już zatęsknili za tymi wszystkimi nieludzko efektywnymi zabójcami w maskach? Nie mam pojęcia. Ale słuchajcie, jeśli Halloween odpowiada za popularyzację gatunku w latach 80. i okazuje się, że teraz Halloween może odpowiadać za powrót mody na slashery, a dopiero co mieliśmy święto Halloween, no to nie ma innej opcji niż pogadać właśnie o serii Halloween. Okej, lepiej będzie chyba się pozbyć tej czapki, bo nikt mnie nigdy już nie potraktuje poważnie. W każdym razie, słuchajcie, przed seansem nowego Halloween postanowiłem odświeżyć sobie to klasyczne z 1978 roku i powiem wam szczerze, że jasne, jest to film, po którym z dzisiejszej perspektywy szczególnie widać swoje lata. Widać też, że to był film, który miał mały budżet, który nie miał zbyt wielu dobrych aktorów i tak dalej, ale cholera jasna, to się dalej cały czas sprawdza. Ten film wciąż robi robotę i zdecydowanie zasługuje na status absolutnego klasyku. Oczywiście na miejscu są wszystkie potrzebne elementy. Mamy tajemniczego mordercę w masce polującego na nastolatków. Mamy Final Girl, mamy parę jumpscare'ów i kilka kreatywnych scen śmierci. Całość jednak, w przeciwieństwie do wielu współczesnych slasherów, rozwija się na tyle powoli i tak umiejętnie stopniowo buduje klimat, że nie mamy wrażenia tej umowności, która bardzo często towarzyszy slasherom. Wiecie, że no, te filmy polegają na tym, że zbieramy grupę nastolatków, dajemy im mordercę i niech giną. No tutaj tego nie ma. Tutaj naprawdę kibicujemy naszej protagonistce, a nie mordercy w masce. Jest jeszcze jedna rzecz, która wyróżnia Halloween na tle na przykład cyklu Piątek 13, mianowicie miejsce akcji. Wiecie, nikt tutaj generalnie nie wtyka nosa tam, gdzie nie powinien. Nikt nie wyjeżdża nad jezioro, gdzie kiedyś stało się coś strasznego. Tutaj zło samo przyjeżdża w teoretycznie bezpieczne miejsce, wśród tych wszystkich ładnych uliczek małego miasteczka Haddonfield. Jednocześnie zdjęcia w tym filmie są genialne. Od samego początku coś niepokojącego wisi w powietrzu. Te w teorii gościnne uliczki przedmieść, w te chłodne jesienne dni, z tymi liśćmi poruszającymi się na wietrze, w subtelny sposób zwiastują coś złego. Szczególnie, że w film już na zawsze wrył się ten zjawiskowy soundtrack Johna Carpentera. Jednocześnie, no zdaję sobie sprawę, że być może późniejsze ode mnie pokolenie, wychowane na późniejszych slasherach, być może tych z lat 90., które są już dużo bardziej dynamiczne, no może nie docenić
tego, jak stopniowo i konsekwentnie budowane jest poczucie zagrożenia oraz napięcie w filmie Carpentera. A także tego, że wiele sztuczek stosowanych w późniejszych filmach wymyślono właśnie na potrzeby tego filmu. I one z dzisiejszej perspektywy mogą siłą rzeczy wydawać się mocno powtarzalne lub wręcz karykaturalnie przebrzmiałe, jak choćby spacerowe tempo naszego mordercy Michaela Myersa. Choć to zresztą też nie jest niczym nowym, mumia Caris z klasycznych filmów Universalu też głównie powłóczyła nogami, a jakimś cudem i tak zawsze doganiała swoją ofiarę. I to zaadaptowano sobie na potrzeby Michaela Myersa, a potem konsekwentnie stało się cechą wielu slasherowych morderców. No ale wiadomo, dziś to może wyglądać naprawdę zabawnie. Szczególnie kiedy jesteśmy na etapie, kiedy nawet Jason w growej wersji Pionku 13 ma specjalną moc teleportacji, żeby jakoś w miarę wiernie oddać filmowe realia. No ale już samo tempo może tutaj odrzucać. No bo dzisiaj, kiedy oglądamy sobie slasher, to czego się spodziewamy? Czego oczekujemy? Krwi i ostrych narzędzi idących w ruch, prawda? Bo po co inaczej mielibyśmy oglądać slasher? Natomiast kiedy wychodziło Halloween, dzisiaj postrzegane raczej jako slasher właśnie, to nikt go tak nie widział. To był po prostu jeden z wielu thrillerów. Stąd decyzja o tym, by film usypiał naszą czujność i co jakiś czas tylko dawał znać, że coś jest nie tak i coś się wydarzy, a uderzył z pełną mocą na koniec, rozbudzając adrenalinę odpowiednim jumpscarem tu i tam, była znakomita. Jednak nie da się ukryć, że choć Halloween znakomitym filmem jest i zachwyca, to jednak oglądając go warto mieć gdzieś z tyłu głowy także kontekst, w jakim ten film powstawał. No ale nie możemy mówić o Halloween nie wspominając o Michaelu Myersie, czy raczej The Shape. Niemym i tajemniczym mordercy w białej masce z podobizną Williama Shatnera, o którym wiemy tylko tyle, że po prostu któregoś dnia zamordował swoją rodzinę. A najlepsze jest to, że wcale nie musimy wiedzieć więcej. Michael Myers jest czystym złem. Jest jego personifikacją. I tyle. Stąd ta blada, pozbawiona wyrazu twarz na jego masce. Nie musimy o nim wiedzieć więcej, bo ważniejsza jest Lori i to, czy udaje się uratować, niż sama postać napastnika. Zresztą mówiłem już wielokrotnie, że im mniej o Michaelu wiemy, tym bardziej interesujący się wydaje. I jestem przekonany, że to jest powód tego, że możemy sobie w 2018 roku wrócić do Michaela w niezmienionej formie względem oryginału i on wcale nie wydaje się wyrwany z innej epoki. Jak na przykład ciągle zmieniający się z każdym filmem Jason, czy śmieszkujący Freddy. Próbę dostosowania go do współczesnej estetyki już widzieliśmy. Michael jest po prostu czystą kartą, dlatego jest idealny w interpretowaniu go pod swój film. Pierwszy Halloween kończy się też naturalnie cliffhangerem otwierającym furtkę na sequel lub sequele, co również stanie się tradycją wszelkich kolejnych slasherów. I tutaj dochodzimy do części drugiej Halloween, co ciekawe dziejącej się dokładnie w tę samą noc, kiedy rozgrywała się akcja pierwszego filmu, co sprawia, że te dwa filmy tworzą jedną całość. Przynajmniej tworzyły do tej pory. No i ta dwójka jest... jest okej. Okay. Cierpi ona na przypadłość wielu sequeli. To mniej więcej to samo, ale więcej i bardziej. I z jednej strony miłośnicy slasherów będą zachwyceni, bo Michael tu morduje bardziej efektownie, do tego jest go tu też znacznie więcej niż w jedynce, a opuszczony szpital to też bardzo klasyczna sceneria do takiego filmu, ale z drugiej strony nie da się ukryć, że bez subtelności i oryginalności pierwszego filmu traci to wszystko sporo uroku. Tyczy się to też samego Michaela, któremu w tej części dopisano bardzo ważny element backstory. Tak ważny, że w zasadzie aż do tego nowego filmu będzie obowiązywał zawsze i wszędzie, także w remake'ach. Mianowicie okazuje się, że Laurie Strode to zaginiona siostra Michaela Myersa. Wobec tego nasz Mike dostał automatycznie motywację do swojego mordowania. Po prostu chce wybić całą rodzinę, a Lori została mu do kompletu. No dobra, ale w takim razie czemu Michael do tej pory mordował wszystkie inne osoby, które napotkał? Nie wiem, inaczej nie mielibyśmy tych filmów, prawda? Ale możemy oficjalnie przyjąć, że po prostu stały mu na drodze? Nie wiem, w każdym razie ten element jego backstory, to już powtarzałem również wcześniej, zdania nie zmieniam, sprawia, że nieco tracimy element tajemnicy, która stała za Michaelem, a przez to ta postać robi się zwyczajnie mniej ciekawa. Ale ponownie, wiadomo, to zawsze robią sequele, one zawsze muszą czymś zaskoczyć widzów.
i w tym przypadku był to na pewno interesujący zwrot akcji. Mamy tu też taką scenę. I nie, to nie to, że policjant myślał, że jest to Michael. On nawet nie widział przechodnia. Nie mam pojęcia. Czy ktoś może wyjaśnić, o co chodziło w tej scenie? To jest najdziwniejszy moment chyba w całej serii. Ostatecznie Loomis poświęca się i żegnamy się zarówno z nim, jak i Myersem, no bo przecież nie ma szans, by wrócił po spaleniu się na skwarkę, prawda? A no prawda, dlatego też w trójce Michael Myers nie wraca. To kompletnie niezależna historia, tylko że znowu ze świętem Halloween w tle. Plan był taki, że John Carpenter i Deborah Hill, duet stojący za produkcją poprzednich filmów, chciał dalej pracować nad marką, ale nie chciał w kółko robić filmów o Myersie. A wytwórnia chciała koniecznie kolejne Halloween, bo poprzednie filmy o tej nazwie się sprzedawały. Co prawda zaangażowany do tego projektu reżyser Tommy Lee Wallace, który swoją drogą współpracował z Carpenterem wielokrotnie, przy różnych projektach, w różnych rolach, na którymś etapie produkcji, no zrozumiał, że kurwa ludzie nas chyba znienawidzą, więc trzeba zmienić nazwę tego filmu. Ale już było za późno. Rzecz w tym, że wytwórnia wyłożyła kasę na film Halloween, więc chciała film o nazwie Halloween. Film więc wyszedł i choć zanotował dobre otwarcie, to został, zgodnie z przewidywaniami Wallace'a, znienawidzony przez fanów, którzy zwyczajnie nie spodziewali się, że Michaela w nim w ogóle nie będzie, bo promocja nie dała tego do zrozumienia wystarczająco jasno. W zamian jednak widownia dostała naprawdę ciekawy, mocno kiczowaty, ale też niesamowicie odważny film łączący motyw okultyzmu i technologii. Mamy zatem szefa firmy produkującej popularne maski halloweenowe, który tak naprawdę chce za ich pomocą złożyć w ofierze dzieci z okazji Halloween. Jak? Ano używając fragmentu ze Stonehenge, zaimplementowanego w stworzonym przez siebie chipie, który znajduje się w każdej z masek. Ponadto mamy też androidy, mordowanie dzieci i znowu świetny soundtrack Johna Carpentera. Podejrzewam z dużą dozą pewności, że większość z was tego filmu nie widziała, więc akurat jego nie będę tutaj spoilował, bo akurat jest naprawdę interesujący. Przede wszystkim przez to, jak ten film stara się unikać wchodzenia w rozmaite hollywoodzkie schematy, co objawia się na przykład w wyborze protagonisty, którym nie jest jakiś przystojny nastolatek, tylko alkoholik w średnim wieku, ale też patrząc na zakończenie, które jest inne niż przywykliście w tego typu produkcjach. Także warto ten film sprawdzić, bo choć oczywiście przy okazji premiery nie został przyjęty zbyt dobrze i okazał się sporą klapą, to jednak z czasem myślę, że zyskał status kultowego. Moim zdaniem słusznie. No ale oczywiście Michael Myers musiał wrócić, dlatego też czwóreczkę oznaczono, myślę, dość jednoznacznym tytułem The Return of Michael Myers. I tak się składa, że czwórka wraz z dwiema kolejnymi częściami, piątką i szóstką, no bo naturalnie na powrocie nie mogło stanąć, mamy również Zemstę i Klątwę, tworzą razem tak zwaną trylogię Thorna. Co to znaczy? O tym za moment. Ale tak się składa, że no, to nie są zbyt dobre filmy. I choć czwórkę naprawdę lubię jak na slasher, to potem jakość leciała z każdą częścią w dół bardzo konsekwentnie. Jednocześnie jednak to te filmy moim zdaniem ugruntowały nie tylko to, jak mniej więcej kojarzy się filmy z serii Halloween, ale też slashery w ogóle. No, na spółę z kolejnymi sequelami Piątku 13. Zasadniczo jednak, szczególnie o czwórce i piątce, naprawdę trudno powiedzieć coś więcej niż to, że no, to bardzo standardowe slashery. Czyli coraz bardziej nieśmiertelny Michael morduje hurtowo każdego nastolatka, który mu się napatoczy, żeby tym razem zamordować jedynego pozostałego przy życiu członka jego rodziny, ale nie Laurie Strode, która ponoć nie żyje, bo zginęła w wypadku, ale Jamie Lloyd, jej córkę. Czyli tak, Michael, który spalił się na węgielek w finale dwójki, jakoś przeżył i wpadł w śpiączkę. Doktor Loomis, który nie jest nieśmiertelną siłą zła jak Michael, czymkolwiek Michael jest, ale zwykłym człowiekiem, też był w samym centrum tamtego wybuchu i też jakimś cudem przeżył z paroma bliznami na twarzy. Ale Laurie Strode, która wówczas jako jedyna wyszła w miarę bez szwanku, w tym continuity jako jedyna nie żyje. Okej,
No ale tak naprawdę, pierwotnie Lori miała być obecna w filmie, jednak Jamie Lee Curtis nie chciała wracać do marki, powoli ciesząc się coraz wyższym statusem w Hollywood. Tym niemniej młoda Danielle Harris, grająca Jamie, poradziła sobie w nieco innej roli niż Lori naprawdę bardzo dobrze. W każdym razie czwórka to bardzo konwencjonalny, głupi slasher z beznadziejnie wyglądającym Michaelem, który tak znalazł podobną maskę jak kiedyś jakimś cudem i nawet podobny kombinezon, ale też całość ma parę fajnych pomysłów. Na przykład, niczym w starych horrorach Uniwersalu, za Michaelem ugania się nie tylko jego Nemesis, czyli Dr. Loomis, ale i tłum redneków ze swoimi strzelbami, próbujących po swojemu wymierzyć sprawiedliwość. Brakuje im tylko wideł i pochodni. Ostatecznie Michael trafia do szyby kopalnianego i umiera na amen. A Jamie, ku przerażeniu Loomisa, idzie w ślady swojego wujka. O nie, czy ja właśnie zaspoilowałem wam wielki zwrot akcji na koniec, który wywraca cały film do góry nogami? A nie, tak naprawdę Michael nie zginął, tylko wpadł znowu w śpiączkę, tym razem tylko na rok, a Jamie wcale nie zaczęła mordować ludzi jak Michael, to był tylko... zły sen? Albo jakaś wizja? Nie wiem. Tak naprawdę stała się niema z powodu traumy, więc zakończenie poprzedniego filmu nie ma żadnego znaczenia. Jak miło. Jeśli czwórka była konwencjonalnym slasherem, to piątka jest nawet bardziej. W czwórce przynajmniej Loomis jest starym, dobrym Loomisem, a poza Jamie całkiem fajną postacią jest jej siostra Rachel. W kolejnej odsłonie Rachel zostaje niestety bardzo szybko ubita, więc to może jej tyczy się ta zemsta Michaela Myersa z tytułu filmu? Bo lepszego pomysłu nie mam. Natomiast Loomisa pojebało do tego stopnia, że używa biednej Jamie jako przynęty na Michaela. Co oczywiście, jak się możecie domyślać, nie kończy się zbyt dobrze. W ogóle Jamie ma tutaj jakąś telepatyczną więź ze swoim wujkiem, a na koniec filmu jest w stanie na niego wpłynąć, jednak idzie to donikąd. Natomiast cała reszta postaci w tym filmie to stereotypowe, głupie i irytujące nastolatki i wręcz mamy nadzieję, jak w klasycznych slasherach, że Mikey się szybko ich pozbędzie. Wątki z części piątej miała na pewno szansę rozwinąć część szósta. Ale ten film... Okej, więc pamiętacie, jak mówiłem o tym, że te filmy nazywa się trylogią Thorna? Ano dlatego, że pojawia się tu ta tajemnicza postać z tatuażem z tym właśnie symbolem i potem dowiadujemy się, że gość jest liderem tajnej sekty, która kontroluje Michaela, by ten popełniał rytualne morderstwa ku czci pogańskim bogom czy coś. Mało tego, starsza już Jamie zostaje zapłodniona i wydaje na świat dziecko, które potem trafia do tej sekty, ale potem przejmuje jej cholerny Paul Rudd, który tak naprawdę jest tym samym chłopcem, którego nieńczyła Lori w pierwszym filmie. Dziecko ma zresztą stać się kolejnym mordercą w służbie sekty, natomiast dotychczasowego Michaela udaje się Ant-Manowi ubić gazrurką. Serio, już wiecie skąd ta wcześniejsza reakcja. Film jest niezłym bałaganem w związku z masą problemów przy produkcji. Do tego zakończenie i parę wątków trzeba było przepisać, nakręcić od nowa i przemontować, bo posłuchajcie tego. Studio zorganizowało pokaz testowy dla bandy nastolatków, którzy obejrzeli ten film i stwierdzili, że to jakieś nudne jest i powolne. Powiem szczerze, nie jestem fanem takiego retroaktywnego dopisywania backgroundu ikonicznym postaciom, ale ten wątek z sektą nie jest zły sam w sobie. Łączy się jakoś z tematem Halloween, tematycznie trochę nawiązuje nawet do trzeciej części, co jest fajne, do tego w miarę zgrabnie wyjaśnia, czemu Michael właściwie zabija i co ważniejsze, czemu tylko w tę jedną noc. Czy wolałbym, żeby tego w ogóle nie wyjaśniać? Oczywiście, że tak. Ale jak już się za to zabrali, to myślę, że były gorsze opcje. Także pomysł jest moim zdaniem ok, gorzej z wykonaniem. No ale może tylko po dokrętkach to wszystko wypada tak słabo. Na szczęście można znaleźć też pierwotną wersję szóstki, tak zwany producer's cut, i zobaczyć, jak wyglądała pierwotna wersja filmu. I no cóż, w tej wersji Michaela pokonują kamyki z runami, Loomis z jakiegoś powodu staje się kolejnym szefem sekty, a ojcem dziecka Jamie jest Michael Myers, jej wujek. You know whose baby it is, don't you? Michael! The baby is yours, isn't it? To jak sami widzicie, chyba dobrze się stało, że do kin jednak poszła druga wersja tego filmu, jaka by nie była. No ale tak czy siak, jak się pewnie domyślacie, Halloween 6 okazało się klapą i porażką na każdym polu, w związku z czym ten film zabił oryginalną serię.
czy może powinienem powiedzieć oryginalną linię czasową? Bo tak się składa, że za jakiś czas, a dokładnie 20 lat po pierwszej części, twórcy wpadli na nieco inny pomysł, jak tu kontynuować ten cykl. W związku z tak okrągłą rocznicą postanowiono skrzyknąć oryginalną ekipę, by ta powróciła do swoich kultowych ról. Jamie Lee Curtis była za, John Carpenter był za, zaczął też nawet powstawać scenariusz, gdzie po wydarzeniach z szóstki Laurie Strode okazała się żyć, bowiem wcześniej upozorowała swoją śmierć. Natomiast Michael oczywiście też jakimś cudem przeżył spotkanie z rurą Ant-Mana. Ostatecznie jednak John Carpenter nie powrócił do projektu, bo wytwórnia nie zgodziła się na jego ofertę, by podpisać kontrakt od razu na 3 kolejne części Halloween. Wow, pan John się nieźle rozochocił. Natomiast Halloween 20 lat później, lub H2O, jak lubię ten film nazywać, pomijam zupełnie wszystkie sequele poza dwójką. Przynajmniej oficjalnie. Bo mimo wszystko trochę mnie zastanawia fakt, że Michael w tym filmie po prostu jest. W sensie po tym zwęgleniu w dwójce nikt nawet nie zadał sobie trudu, by chociaż jednym zdaniem powiedzieć, jakim cudem on ożył. A już nie mówiąc o tym, żeby obudził się w jakimś szpitalu czy coś, po prostu Michael już sobie tutaj jest i ma się dobrze. Czyli teoretycznie to by się bardziej nadawało na sequel do jedynki. Bo tam Michael po prostu spadł z balkonu i nie trzeba było wyjaśnić, w jaki sposób to przeżył, ale z drugiej strony czemu wracałby 20 lat po tym, jak zwyczajnie spadł z balkonu i wszystko z nim było ok, więc to też nie ma sensu, ok. Chyba za bardzo się tutaj w to zagłębiam. No i motyw z Lori żyjącą w ukryciu pod innym nazwiskiem pozostał w ostatecznym scenariuszu, więc w teorii wcale nie trzeba było olewać tych wszystkich sequeli, tylko osadzić akcją po nich. No ale podejrzewam, że tutaj nawet nie chodziło o jakąś ciągłość fabularną, tylko o wysłanie do fanów oficjalnego komunikatu z okazji 20. rocznicy pierwszego filmu, że hej, przepraszamy, zapomnijcie o tamtych poprzednich filmach, macie tutaj porządny sequel. Poza chęcią zrobienia czegoś fajnego z okazji rocznicy, H2O powstało także na fali popularności slasherów lat 90., takich jak Krzyk czy Koszmar minionego lata. Więc produkcji bardzo samoświadomych, ale jednocześnie próbujących odnieść się do jakichś problemów społecznych, ale też filmów bardzo dynamicznych, pełnych jumpscare'ów, z obowiązkową, bardzo młodą obsadą, często z rozpoznawalnymi nazwiskami. Bo i budżety były wówczas całkiem spore jak na gatunek, w okolicach 15, może nawet 20 milionów dolarów na film. Dla porównania, ostatnie Halloween, które odnosi gigantyczny sukces, nawet z inflacją, nawet ze zmieniającymi się trendami w Hollywood i tak dalej, kosztowało 10 milionów i wygląda super. Więc tamte filmy kosztujące od 15 do 20 milionów, kosmos. No ale wiecie, komu jak komu, ale Michaelowi się wówczas należało. Poza Jamie Lee Curtis mamy w obsadzie ludzi, którzy dziś są już dość rozpoznawalnymi nazwiskami w Hollywood, jak Michelle Williams, Josh Hartnett czy Joseph Gordon-Levitt. Ale wówczas niekwestionowaną gwiazdą była oczywiście Jamie Lee Curtis. I to była gwiazdą nie tylko dla tej marki, ale i w Hollywood w ogóle. I nikt nie spodziewał się, że w ogóle będzie chciała wrócić do tej serii. Dlatego też sam jej udział w tym filmie naprawdę podbijał renomę i zainteresowanie tym filmem. Nasza nieco starsza Lori pracuje jako dyrektorka szkoły, z oczywistym PTSD po wydarzeniach z dwóch pierwszych filmów, dręczona cały czas możliwością powrotu Michaela. Ten oczywiście w końcu wraca, dowiaduje się o tożsamości swojej siostry, no i wiadomo, rusza zabijać. Dalsza część filmu to więc typowy slasher tamtych czasów, z o wiele za dużą liczbą jumpscare'ów, szczególnie tych fejkowych, gładko jednak zmierzający do oczywistej i oczekiwanej konfrontacji. I z jednej strony daje ona naprawdę sporo satysfakcji i twórcy doskonale wiedzieli, że Lori kopiąca tyłek Michaelowi to jest to, co chcemy zobaczyć, ale z drugiej strony manto, które spuszcza bratu, to jest akcja po prostu rodem z kreskówek i gdzieś kompletnie znika jakiekolwiek napięcie, kiedy oglądamy starcie w stylu Toma i Jerry'ego. No ale co najważniejsze, Michael zostaje ostatecznie zabity. I co by o tym filmie nie mówić, ja nie jestem jakimś wielkim jego fanem, uważam, że jest okej i tyle, to jednak jest zdecydowanie lepszym zamknięciem całego cyklu niż Halloween 6. Jednak pojawił się pewien problem. Mianowicie H2O odniosło sukces. Więc wiecie, co to oznacza. Halloween Resurrection to najgorsza
i najbardziej obraźliwa część całego cyklu. Nie dość, że Michael, który też upozorował swoją śmierć w poprzednim filmie, zakładając swoją maskę na kogoś innego i zwiewając, już na początku filmu morduje Bessę, Regiel i Lori. Wow, chyba jeszcze żadna odsłona tego cyklu nie spuściła tak szybko w kiblu poprzedniczki. To jeszcze cała reszta filmu to pseudo-reality show z bandą idiotów, którzy muszą spędzić noc w starym domu Myersów, by wygrać nagrodę. I teraz myk jest taki, że Busta Rhymes przebiera się za Michaela, żeby rozruszyć trochę show i przerazić uczestników, ale do domu dostaje się też prawdziwy Michael. Czy możecie sobie wyobrazić głupszą, bardziej nudną i mniej kreatywną fabułę dla slashera? To ja już szczerze wolę te pogańskie sekty i Ant-Mana z gazrurką. No, także jeśli koniecznie chcecie zobaczyć, jak cholerny Busta Rhymes daje Michaelowi wycisk na gołe pięści, to się kurwa leczcie. W każdym razie Halloween było w tym momencie tak samo martwe, jak i Michael po starciu z raperem. Czyli, że prędzej czy później musiało wrócić. I tak jak w latach 90. mieliśmy falę nowych slasherów, plus parę sequeli, tak w kolejnej dekadzie obrodziło natomiast remake'ami. No a że po Resurrection nie było za bardzo co zbierać, także i Halloween miało doczekać się nowej, odświeżonej wersji, którą powierzono Robowi Zombiemu, który wówczas był na fali po dobrze przyjętych Domu Tysiące Trupów i Bękartach Diabła. Rob od zawsze był fanem oryginalnego Halloween, więc ochoczo zabrał się za pisanie, za reżyserię, za produkowanie filmu, a jeszcze na dodatek koordynował jego udźwiękowienie. Wcześniej jednak Rob, który ogólnie był fanboyem Carpentera, skontaktował się z samym mistrzem, padł przed nim na kolana i powiedział: "Teach me." Natomiast Carpenter spojrzał na niego i powiedział: "Rob, zrób to po swojemu." Okej, no może nie wyglądało to w 100% tak, jak to opisałem, ale mniej więcej w ten sposób Carpenter myślał o powstających remake'ach. Potem nie do końca był zadowolony z kierunku, jaki zombie obrał, ale nigdy też nie krytykował otwarcie tych filmów za to, że powstały. Ale Rob faktycznie zrobił to po swojemu. I o tym remake'u już mówiłem na kanale nie raz, więc pozwólcie, że się streszczę. Bardzo podoba mi się fakt, że to jest w 100% film Roba Zombiego, bo moim zdaniem tak powinno się robić remake'i. Wiecie, chodzi mi o to, że widzieliśmy już, jak wygląda Halloween w wykonaniu Johna Carpentera. To teraz zobaczmy sobie w takim razie, żeby się nie powtarzać, jak wygląda Halloween w wykonaniu jakiegoś innego twórcy, z jego własnym, specyficznym stylem. I co by nie mówić o Robie Zombie, można go lubić albo nie lubić, wasze prawo, to gość zdecydowanie swój styl ma. Ja go nazywam wystylizowanym exploitation, bo to zawsze są takie śmieciowe filmy klasy B, pełne krwi, brutalne, z masą bluzgów, ale przy tym naprawdę ładnie sfilmowane i teledyskowe, z masą nawiązań do popkultury. No i takie jest też to Halloween. Niczego innego po Robie bym się nie spodziewał, niż wrzucenia zarysu historii z jedynki w realia, gdzie Michael morduje małe ptaszki, a potem zamienia się w wersję XXL Roba Zombie. Jego mama jest tancerką erotyczną, ojciec jest redneckiem łypiącym na nieletnią siostrę Michaela i tak dalej, i tak dalej. Do tego sceny morderstw są naprawdę brutalne i przeciągnięte dla sadystycznej przyjemności oglądających aż do przesady. Wszystko jest brudne, nieprzyjemne i odpychające. Oczywiście w filmie mamy też same tuzy horroru, bo Rob to naturalnie ogromny fan gatunku. Mamy więc tutaj królową kina klasy B Sybil Dunning, Dee Wallace Howling, Kenna Foree z Dawn of the Dead, czy Brada Dourifa, czyli głos Chuckiego. Show kradnie jednak znakomity i chwalony chyba uniwersalnie przez wszystkich Malcolm McDowell, idealnie pasujący do roli Loomisa. Także młoda obsada z powracającą do serii Daniel Harris też naprawdę daje radę. I ja kompletnie rozumiem to, że są ludzie, którym zwyczajnie nie odpowiada pokazanie genezy Michaela w tym filmie, albo ta radykalna zmiana stylistyki względem oryginału, ale wydaje mi się, że niezależnie od preferencji i osobistych odczuć, to bardzo dobrze, że Rob Zombie zrobił coś po prostu kompletnie innego niż Carpenter w pierwszym filmie. Dostaliśmy po prostu zupełnie inną wersję tej samej historii. I choć film ma parę problemów, mi osobiście przeszkadza dziwne, niemal losowe używanie halloweenowego motywu muzycznego, to osobiście bardzo mi ta interpretacja odpowiada. Ja naprawdę uwielbiam oryginalny Halloween, jeden z moich ulubionych filmów w ogóle. Dlatego też cieszy mnie to, że dostałem drugie, zupełnie inne, z kompletnie innej beczki.
Film Zombiego okazał się sukcesem, więc naturalnie studio wymyśliło sobie sequel. Początkowo projekt miał objąć ktoś inny, jednak po zapewnieniach, że może zrobić z tym filmem co chce oraz przy okazji solidnym odpoczynku, Rob Zombie zabrał się do roboty. I to, co wyszło, no jest definitywnie filmem Roba Zombie. Tylko że no jednocześnie jest też tym filmem, który ma najmniej wspólnego z całym cyklem Halloween. Mamy tu co prawda zarysy ciekawych pomysłów na dalszy kierunek dla serii, na przykład zmiany, jakie wydarzenia sprzed 2 lat wywołały w Lori, czy to, jak nasze rodzeństwo jest do siebie w pewnym sensie podobne, ale zwyczajnie topi się to wszystko w tej dziwacznej symbolice, teledyskowych sekwencjach i naprawdę ślicznych kadrach, które jednak zwykle no nie mają żadnego sensu. Michael dalej chodzi i morduje w najbardziej absurdalnie brutalny sposób, a z jakiegoś powodu cała reszta obsady zamieniła się w kompletnych dupków. Loomis bogaci się na tragedii Lori, Lori jest irytującą emo nastolatką, wszyscy drą tutaj ryja na wszystkich i nawet sam Michael musi sobie w końcu ulżyć. Moim zdaniem Zombie po prostu niepotrzebnie zabierał się za robienie tego filmu, bo to trochę wygląda tak, jakby w którymś momencie po prostu stracił nim zainteresowanie i stwierdził, że to pierdoli, po prostu nakręci swoje ulubione, ładnie wyglądające teledyskowe sekwencje, a będzie miał kompletnie w nosie to, żeby powstał z nich jakiś koherentny film, jakaś konkretna, spójna historia. Definitywnie jest tutaj na czym zawiesić oko, jest parę fajnych scen, ale całość to też jeden wielki bałagan. I przez jakiś czas mimo wszystko mówiło się też o kontynuacji, ale wygląda na to, że Halloween 2 ostatecznie zabiło jakiekolwiek zainteresowanie tą marką. Do czasu. Jak pewnie doskonale zauważyliście, bo choćby ja nie dałem wam, myślę, od tego tematu odpocząć, na ekrany kin weszła niedawno nowa odsłona całego cyklu, nazwana Halloween. Czemu? Czemu? Nie, żebym miał coś przeciwko temu, że wychodzi kolejny film, raczej czemu nazywa się Halloween? Przecież to jest tak cholernie mylące. Nie wystarczyłoby dać tam po prostu jakiegoś podtytułu i już by było łatwiej odróżnić Halloween od Halloween, a Halloween od Halloween? I przy okazji Halloween od Halloween też? No ale taka moda, co zrobić? Nowa osłona już oficjalnie omija wszelkie możliwe sequele, remake'i i kontynuuje wyłącznie oryginał Johna Carpentera. Czyli jest to kolejna linia czasowa, która się otworzyła. Bo mamy pierwszą linię czasową, od Halloween 1 do Halloween 6. Mamy drugą, gdzie jest Halloween, Halloween 2, Halloween H2O i Halloween Resurrection. Mamy trzecią w postaci remake'ów Roba Zombiego. I ewentualnie możecie powiedzieć, że mamy czwartą w postaci Halloween 3, który jest trochę swoim własnym bytem, ale do którego nowa część się poniekąd jakoś tam odnosi. No ale teraz mamy kolejną, obowiązującą aktualnie linię czasową, na którą składa się Halloween, Johna Carpentera i Halloween, Davida Gordona Greena. I żartuję sobie, ale to było świetne rozwiązanie, bo jest okazja znowu zaangażować Jamie Lee Curtis, ale jednocześnie pierwsza część jeszcze nie ustaliła niektórych rzeczy, które sequele włączyły do kanonu. Na przykład to, że Lori była siostrą Michaela, to zawsze był ważny wątek tych filmów. Michael uganiał się za swoją rodziną, to był jego cel, ale w nowym filmie nic z tych rzeczy. Stąd też, co by nie mówić, ten nowy film przynajmniej ma sens pod tym względem, że kompletnie zmienia dynamikę między Lori a Michaelem, tę, która od wielu, wielu filmów była już, myślę, ustanowiona. Więc fajnie. Nowy film co prawda czerpie niektóre elementy z sequeli, albo nawet remake'u, bo mamy podobną scenę w ubikacji, podobnie wyglądającą maskę. W zdjęciach też widać sporo podobieństw, ale to odwołań do oryginału jest tutaj od groma. A propos H2O, w tym nowym filmie też nikt za bardzo nie zadał sobie trudu, żeby wyjaśnić, jak Michael znalazł się w tym zakładzie zamkniętym, w którym go widzimy na początku, jeśli na koniec pierwszego filmu wypadł z tego balkonu i gdzieś tam sobie zniknął. No, został odnaleziony w jakiś sposób, ale film nie poświęca temu za dużo uwagi. I szczerze mówiąc, mam to raczej gdzieś, ale zastanawiam się, czy to już nie jest jakaś tradycja. Podobnie jak w tamtym filmie, tutaj też mamy wielką konfrontację Lori kontra Michael i moim zdaniem tutaj wypada ona znacznie, znacznie lepiej. Nie wygląda to już jak starcia Toma z Jerrym, ale prawdziwe polowanie, które trzyma maksymalnie w napięciu. I podobnie jak w H2O, tutaj też mamy małą zamianę ról. I to Lori wchodzi w rolę drapieżnika, natomiast Michael wciąż jest drapieżnikiem, ale momentami staje się też ofiarą. Tylko znowu, w tym filmie jest to zrobione znacznie lepiej,
bo mamy sceny, które to w bardzo fajny sposób symbolizują. Jednocześnie włączono w to odwrócenie paru ikonicznych scen z jedynki, łącznie z tajemniczym zniknięciem ciała, które wcześniej wypadło z pierwszego piętra, czy przeszukiwaniem szaf w pierwszej kolejności. Zresztą film daje nam to do zrozumienia dosyć wcześnie, bo mamy kolejną taką fajną lustrzaną scenę względem oryginału, gdzie Allison siedzi sobie w klasie i wygląda za okno i widzi tam Lori, gdzie w oryginale oczywiście Lori widziała Michaela. Zresztą takich analogii jest tutaj całkiem sporo. W którymś momencie Lori mówi do jednego z bohaterów, że jest nowym Loomisem. I jest to trochę ironiczne, ale jednocześnie prawdziwe, bo ta postać też ma obsesję na punkcie Michaela taką jak Loomis, tyle że u Loomisa była trochę inaczej ukierunkowana. I właśnie rzecz, którą nowy Halloween robi znakomicie, jako kontynuacja w ogóle oraz jako sequel robiony szczególnie po latach, to granie rozmaitymi odniesieniami i cytatami z jedynki. Jest tego tutaj naprawdę sporo, jednak ja przynajmniej osobiście nigdy nie odniosłem wrażenia, żeby te wszystkie mrugnięcia okiem były tylko dla Becky. One naprawdę coś wnoszą do filmu i historii. Kiedy w którymś momencie Michael, tak jak w pierwszym filmie, podnosi się na sztywno z podłogi jak Dracula, to nie odbyło się to tylko dlatego, żebyśmy mogli spojrzeć i stwierdzić, haha, znowu robi tę rzecz, którą robił poprzednio, tylko podbija to napięcie w jednej z ostatnich scen filmu. Kiedy w którymś momencie Michael zabija nastolatka w bardzo podobny sposób jak w jedynce, to dzieje się to poza ekranem i widzimy tylko tego efekt, żebyśmy no, mogli spojrzeć na to, uśmiechnąć się w duchu, ale dla sceny nie jest to aż tak istotne, więc no, skupia się ona na czymś kompletnie innym. Dlatego to tutaj działa. David Gordon Green powinien wziąć na piwo Shane'a Blacka i wytłumaczyć mu, jak to się robi, bo na przykład The Predator, też sequel po latach, pełny był cytatów i odniesień, które są tam bardzo swoją drogą podkreślone, bo są fajne, a nie dlatego, że są integralną częścią historii. A co najważniejsze, cała ta historia, chociaż mówi nam naprawdę dużo o Laurie Strode, o jej traumie, o jej przeżyciach, o jej historii, jej przemyśleniach, ale też przedstawia nowe postacie, to jednak o samym Michaelu Myersie nie mówi nam nic nowego, nie dopowiada żadnych rewolucyjnych rzeczy, jak inne sequele czy remake. I oczywiście możemy tutaj tworzyć teorię, że o, Michael chyba nie zabija innych pacjentów szpitala psychiatrycznego, albo chyba nie zabija niemowląt, dlaczego? Ale widać, że twórcy nie poświęcali temu zbyt wiele miejsca. Jedyna rzecz, która mi się trochę rzuciła w oczy, i to jest coś, co można, myślę, w dużej mierze wywnioskować z tego filmu, to, że Michael po tym kolejnym pobycie w szpitalu stał się bardziej agresywny, może bardziej zdeterminowany, ale widać, że jest to znacznie bardziej brutalna i agresywna postać niż w pierwszej części. Widzę jednak, że McBride i Green po prostu rozumieją, czym jest Halloween. Nie mówiąc już o tym, że poza dbałością o esencję serii, dostarczyli też po prostu znakomity, trzymający w napięciu film. Ten oczywiście ma furtkę na sequel i mało tego, już wiemy, że ten powstanie. Tylko, że warto tutaj zwrócić uwagę, że pierwotnie ten nowy film oraz jego sequel miały powstawać naraz, miały być kręcone jednocześnie. Tylko że w którymś momencie twórcy stwierdzili, że w sumie lepiej będzie wydać jeden film, zobaczyć jak się przyjmie i wtedy zrobić drugi. Bo w przeciwnym razie, jeśli ten pierwszy się nie przyjmie i będzie źle oceniany, nie zarobi, no to zostaniemy z planami na film, którego nikt nie będzie chciał oglądać. Oczywiście efekt jest przeciwny, mamy sukces, mamy znakomite przyjęcie, więc studio już zdążyło potwierdzić, że jedziemy dalej. I szczerze, ja mam trochę mieszane uczucia. Z jednej strony trochę jednak boję się powtórki po H2O czy remake'u Zombiego, że kolejny film już zwyczajnie straci to, co dobrego miały pierwsze filmy. Tym bardziej, że nie mam pojęcia, w jakim kierunku może iść ta historia po ostatnim filmie. Tylko, że z drugiej strony właśnie, jeśli oba te filmy miały powstawać jednocześnie, to zakładam w swojej naiwności, że już z góry istniał jakiś plan na to, czym ma być drugi film i o czym ma opowiadać. Więc patrząc z tej perspektywy, jednak mam pewien kredyt zaufania do twórców. Może twórcy nas zaskoczą i to będzie coś, czego się kompletnie nie spodziewamy. Może Michael faktycznie zginął ostatecznie, a będzie prześladował bohaterki tylko w ich psychice? Może któraś właśnie z naszych pań wcieli się w mordercę z jakiegoś powodu? Może na przykład rozwinie podwójną osobowość? Wiecie, może to zbliżenie na nóż w ostatniej scenie oznacza, że to Allison stanie się morderczynią z jakiegoś powodu? Nie wiem, no nie mówię, że to by było dobre oczywiście, wcale mi się ten pomysł nie podoba. Chociaż kto wie, jakby był przedstawiony. Chodzi mi tylko o to, że hej, no są jakieś możliwości, żeby zrobić coś kompletnie innego. Może już nie ma planów na dalsze sequele, więc twórcy wiedzą, że mogą poszaleć. Dowiemy się w przyszłości.
Nie da się jednak ukryć, że pewnie za Halloween pójdą następcy. O tym jeszcze zrobię materiał, które serie widziałbym w formie jakiegoś sequela po latach, albo remake'u, albo po prostu jakiegoś wielkiego rebootu, ale to nie teraz. Natomiast tutaj dziękuję Wam również za uwagę, za wysłuchanie tego do końca. Słuchajcie, Halloween jest moją ulubioną serią slasherów, mimo że filmy w tej serii nie zawsze były najlepsze, ale nawet jak były słabe, to były raczej ciekawe. Myślę, że dobrym przykładem jest Halloween 6, o którym można pisać całe eseje o tym, co tam poszło nie tak. I lubię też Michaela, właśnie za to, że jest... nie wiadomo, czym jest na dobrą sprawę. I im mniej chce się to wyjaśnić, tym bardziej fascynująca jest ta postać, więc jestem naprawdę wdzięczny twórcom, że załapali to i wiedzieli, w jaki sposób zrobić kontynuację po latach, która odda ducha oryginalnego filmu. Także póki co, w tym momencie, cała seria jest spięta naprawdę piękną klamrą i myślę, że warto się zapoznać chociażby z wybranymi pozycjami właśnie z katalogu Halloween. Natomiast myślę, że następny Halloween omówimy sobie inną kultową serię slasherów, zobaczymy jeszcze jaką. Tym niemniej, oczywiście w ramach zapowiedzianych innych materiałów o dużych seriach filmowych wciąż jeszcze w planach jest Mission Impossible, to się na pewno pojawi, tutaj nie ma co do tego wątpliwości. Czekam, aż wyjdzie po prostu nowa część na nośnikach albo na streamingu, żeby móc wykorzystać fragmenty filmu i omówić go dogłębniej niż teraz tylko na podstawie materiału ze slasherów. Natomiast myślę, że to też nie koniec jakichś większych omówień. Możecie się ich spodziewać w najbliższym czasie. Okej, ja już się zamykam. Słuchajcie, ostatnia rzecz to jest piwo. To jest wyjątkowe piwo, znaczy bardzo ciekawe moim zdaniem. Jak widzicie, jest w takiej bardzo gustownej plastikowej butelce. To jest najnowszy krzyk mody. Teraz wszystkie sztosy są podawane właśnie w takich butelkach. No a tak naprawdę chodzi o to, że jest to piwo, które nie trafiło do butelek. Było tylko lane do kegów. A tak się składa, że teraz mieszkam koło sklepu z piwem Raju Piwosza, gdzie można sobie kupić właśnie piwo lane prosto z kega. I jest bardzo, bardzo dobre. Jest to Pumpkin Black z Pinty. W ramach Pinty Miesiąca, to jest taka inicjatywa, gdzie co miesiąc ważą inne piwo. No i tradycyjnie na listopad jest to zawsze jakieś piwo z dynią. W tym przypadku jest to porter z dynią. I jest, myślę, naprawdę, naprawdę bardzo dobre. Przynajmniej mi bardzo smakuje, bo czuć tutaj doskonale tę porterową podstawę, te wszystkie czekoladowe, popiołowe nuty. Właśnie jest więcej popiołowości, niż bym się w porterze spodziewał, raczej w jakimś stałcie. Natomiast czuć też tę dynię. Dodaje ona trochę takiej cierpkości. Jest tutaj taki słodko-kwaśny posmak, a jednocześnie dzięki chyba chmielowi, który został tu użyty, czuć też takie nuty ziołowe, iglaste, żywiczne. Warto, myślę, spróbować. No nie wiem, mi akurat to połączenie zdecydowanie tutaj odpowiada. Mam nadzieję, że trafi do butelek za rok, bo smakuje mi znacznie lepiej niż standardowe dyniowe piwo Pinty, czyli dyniamid. Wasze zdrowie. Trzymajcie się. Cześć.